I tak jak obiecałam, vlog ze sprzątania w mieszkaniu, vlog z układania wszystkich rzeczy. W tym momencie posegregowaliśmy rzeczy mniej więcej do tych pokoi, gdzie mają być. I bierzemy się teraz z Kacprem za rozkładanie tego wszystkiego na różne miejsca, ustalanie miejsc w kuchni na rzeczy i tak dalej. Także zaczynamy od kuchni, Kacper, tak? Pokażę wam, jaką piękną zastawę kupiłam. Możliwe, że już widzieliście w Ikei, ale pokażę wam dokładnie. Jakiś czas temu kupiłam takie kubeczki w H&M Home. Takie dwa piękne, z takimi ładnymi, słodkimi napisami. I do tych kubeczków udało mi się kupić identyczną całą zastawę, bo będzie pasowała do naszego mieszkania, mamy dużo różowych dodatków. Kacper właśnie wkłada naszą zastawę, zobaczcie. Ale poczekaj, piękne, pudrowo-różowe talerze i cała zastawa. Potrafisz zrozumieć, jak działa to? Spójrz. Tak, no takie samo było na kostuchnie. No to gdzie my... No co ty? Trochę się nie rysowało. Patrz. A ja tu wciskałem i mi się nie chciało tutaj złożyć. Ma być. Pięknie, Kacper. I zobaczcie, do tego kupiłam do łazienki takie jasno-pudrowe pojemniczki. Kupiliśmy różową miskę, taki świecznik pod telewizor różowy. Nawet, zobaczcie, jakie przesłodkie kupiłam w Tedim. Pojemniczki na jajko. Jezu, przesłodkie, 3 złote! 3 złote i takie piękne i będą pasowały do wszystkiego. Słuchajcie, Kacper zajął się kuchnią, ogarnia tutaj wszystkie jakieś rzeczy do zmywarki nowe, pakujemy, wypakowuje rzeczy, które mieliśmy na kostuchnie i które kupiliśmy nowe, produkty jakieś żywnościowe. A ja przeszłam do łazienki. Łazienka wygląda w ten sposób i tutaj tak, mam nową szczoteczkę od Philipsa. Dostałam jakiś czas temu, ale jakoś nie miałam okazji jej przetestować, więc zaczynam testy dzisiaj lub jutro. Tak wygląda. Zagospodarowałam miejsce w ten sposób, że tam mieliśmy taką lukę, dałam tam mopa. Tu mamy na dole śmietnik, tutaj kupiona szczotka do ubikacji. Tutaj jeszcze to tak nie będzie, to są środki czystości, które będę musiała schować, ale teraz ich używam. To jeszcze też nie będzie tak, ale zobaczcie, jak fajnie wymyśliłam. Wstawiłam tutaj taką szafkę z Ikei. Ona idealnie właśnie wymyśliła się tutaj obok pralki. Na dole mamy kapsułki do pralki, płyn do kukania, a tutaj w takich różowych pojemniczkach jak te poukładam sobie różne rzeczy, żeby nie leżały na wierzchu, żeby nie było bałaganu. Oprócz tego mamy dwie szuflady i tutaj nowo kupiony kosz. Także tak to wygląda. A w wannie... W wannie mamy niewiele miejsca. Stare nożyczki. No musimy je znaleźć, zaraz je znajdę. A w wannie mamy mało miejsca w sumie na żele pod prysznic, szampony i tak dalej. Więc chyba będziemy musieli kupić jakąś wiszącą szafkę i tutaj po prostu na te przystawki powiesić. No zobaczymy. Kamila powiedziała, żebym wam pokazał noże. Bo tak jak mówiłem już wcześniej na vlogu, kupiliśmy sobie noże. I powiedziałem Klaudii, że to będzie jedna z niewielu rzeczy, na których nie chciałbym oszczędzać, bo się zawsze irytuje i wyglądają dość ładnie. Były z... Ten zestaw chyba przed promocją kosztował 500-600 zł, że... Ale się chyba opyla, bo wyglądają dość porządnie. Jest taki fajny właśnie stojaczek, zależało mi na stojaku, żeby one się tam nigdzie nie majgały. Jest też... ostrzałka, takie, Klaudia wam pokaże. Dostałam jakiś czas temu do testu fajne produkty, które są podobno naturalne. Z naturalnych produktów do czyszczenia łazienki, kuchni i tak dalej. Jeszcze ich nie używałam, ale właśnie zaczynam testy. Mam tutaj kilka produktów, mamy jeszcze płyn do naczyń z tej firmy. I przy okazji jest to płyn do naczyń i do rąk. Czyli ma na tyle takie, wiecie, detergenty, które nie niszczą nam rąk, a myją podobno dobrze naczynia. Fajna pompka w ogóle, nie? Taka, no. Taka długa, że łatwo będzie nam na... Ciskać. Myślę, że jak nawet nam się skończy, sobie zamówimy kolejny. Trzeba być generalnie na trzecim roku studiów, żeby ogarnąć, jak otworzyć to. Naprawdę sobie dała radę. Ja sobie dałam radę, bo to jest bardzo proste, tak jak każdy dziewczyna na pewno wie i myślę, że faceci również wystarczy dłużej po prostu przytrzymać i wtedy się blokada hamuje. Kacper nie wiedział, ale powolutku się uczy, także ja mu daję czas. A jeszcze wam sprzedam fajnego tipa. Jak kupujecie sobie coś, macie te naklejki i wam się nie chce zdzierać, to gorąca woda, właśnie płyn i patrzcie, tu jest na przykład z tego... co to jest, Klaudia, ten dursztak? Co to jest? Co to jest? Dzbanek? To, o właśnie, z dzbanka, patrzcie. Tylko włożyłem, a ona sama odpadła. Tam zostało. Dursztak. Jest czyściutkie, na nich leży. Wszystkie muszą się odnoczyć. Zastanawiam się, czy nie wykorzystać tego koszyka na plastiki tutaj sobie. I na papier. Czy gdzieś go postawimy na zewnątrz? Nie zmieścimy go tam. Ja bym prędzej nosił rzeczy z auta tu, takie pierdoły. Pierdolety? No, pierdolety to jest słowo cenzurowane, czy nie? No tak. To, czy jest takie, że... Pierdolety, okay. Chyba tak.
nie jest żadne brzydkie, ja tak myślę. Niektórzy tak mówią. Kupiliśmy rękawiczki do chemii, do mycia, no, rozmiar S, nie M, więc będzie dobry też dla Kaspra. Nie, za duży ja na mnie, ale za... Ty ja nie, ty nosisz L, a ja noszę S, czyli jesteśmy pomiędzy. Ja mam XL. Nieprawda. Ja mam XL. Nieprawda. Klaudia zadbała o naszą chemię, tak jak widzicie. Ja bardzo lubię sprzątać, także tak. Mamy dużo chemii do sprzątania, jakby ktoś był chętny. To jest duża zaleta. Ej, a czekajcie, a gdzie jest pryskiwacz do szyb? Był na pewno, ale gdzie jest? Nie. A, tutaj, dobra. I słuchajcie, jest godzina 12, dokładnie 48. Poddaję się, dużo bardzo zrobiliśmy. W sumie cała kuchnia jest ogarnięta, łazienka tak samo, ciut sypialni, ciut pokoju mojego z kosmetykami. Teraz kładziemy się spać i dokończymy rano. Skarbie, co robisz? To porządku, takie mam mini lampeczki. Poczekaj, bo ja muszę. O, dobra, wyciągnąć statyw z aparatu. A raczej aparat z statywem. Mini lampeczki. Tu będą schowane. O, no. Fajnie, nie? No, bardzo ładnie. Będzie na tyle jaśniej, jak sobie zgasimy, to już tak będzie klimatyczniej. A my w ogóle w międzyczasie zdążyliśmy być jeszcze po rzeczy u Kacpra i w biurze. Mamy tutaj kolejne kartony w sklepie na zakupach, bo Kacper robi dziś obiad. Dobra, patrzcie, ja wam szybko pokażę. Stworzę bulion warzywny. Teraz mi się właśnie zagotował. W ogóle to jest przepis Pascala na kurczak mafe, czyli to jest taki kurczak jadany w Senegalu. I najpierw w ogóle musimy zrobić bulion i to jest mój pierwszy taki bulion. Ono sobie teraz tak pyrkać, tak pu. Co, no i tyle. A tak to robimy. Zaraz będziemy ogarniać telewizor, bo wczoraj nie mieliśmy... Fajnie to wygląda. Czego nie mieliśmy? Patrzcie, jaka uprzejma, jak mnie słucha. Wczoraj nie zdarzyliśmy telewizora, dlatego że Kacper nie wziął skrzynki z narzędziami, a dostaliśmy w tamtym roku, no jakby tę skrzynkę z narzędziami, pokażę wam. Pełną, wyposażoną, wszystko co najpotrzebniejsze, nawet jakieś szybeczki. Naszego biura kwiatek. Tak, i mamy wszystko, jeszcze nawet rękawiczka do przesadzania kwiatków. Obrodowe, tak. Także mamy tutaj wszystko. Pięknie, ładnie. Będę musiała znaleźć to miejsce. Może którąś z tych szuflad dolnych w komodzie. Zobacz, zagospodaruję na twoje... Że tam? No. No dobra. Nie? No. Takie mniej używane po prostu. Tu będzie jaszczurka, bo musimy ją jeszcze przywieźć. Dobra, bulion się robi, a my musimy zamontować telewizor. Ej, a myślałam, żeby to... No, pokaż. No ale to poczekamy na twojego tatę, no bo... No tak, ale tak siak mówię po prostu. Ja ci już nic nie będę wiercił. No. Będzie tu okej? Okay? No. Będzie to no fajnie tak, wyglądać? No tak, no nie wiem. Trzymaj myszko, przyjmij inicjatywę tego wloga. No, ja teraz muszę ten ogarniać już kolejne rzeczy. Kupiłam dzisiaj jeszcze wtedy te odbijacze takie gumowe, które mamy na przykład tutaj, ponieważ mamy kilka szafek, które po prostu obijają o meble i nie chcemy ich popsuć. Tutaj na przykład będę musiała przykleić i tak samo w jednym miejscu w przedpokoju. Naklejki przyklejone, zobaczcie teraz na naszą szafkę z zastawą. Na dole mamy kubeczki. Te są z Ikei, te są właśnie z H&M Home, te są z Home Menu świąteczne. Te dostałam kiedyś w paczce PR-owej z szminkami. Zwykłe z Ikei, wysokie do soków. Dwa kubeczki do jajek Steady. Tutaj dostałam od Kacpra w kalendarzu chyba z Zary Home. I tam zaparzacz malutki do zaparzania ziół, bo Kacper pije ziółka. A wyżej mamy różową zastawę, różową miskę Steady'ego i dwie zwykłe przezroczyste miski z Ikei. Kupiliśmy też w Lidlu tulipany i mamy taki różowy wazon ze studia. I słuchajcie, przekładania rzeczy, no jest naprawdę masa, cała masa. Ja teraz ułożyłam szafę Kacpra, Kacper dalej gotuje obiad, wymyślił sobie taki bardzo długi przepis i ciągle tworzy tego kurczaka po senegalsku bodajże. Także ja sprzątam, Kacper gotuje, zaraz jedziemy do moich rodziców po moje ubrania, posegregować, wyrzucić te, które są już stare, w których nie chodzę i nie są, wiecie o co chodzi, dobre do użytku. Przywozimy te, które biorę tutaj, będzie trzeba jeszcze je ułożyć i wieczorem albo jutro, no to nam jeszcze pomoże przykręcić pewne rzeczy do ścian, bo Kacper nie lubi takich rzeczy robić bardzo. Także poprosiliśmy tatę i pomoże Kacprowi. Także no, sporo jeszcze pracy, ale dobrze, że teraz taki, no powiedzmy, ciut luźniejszy czas przez to, że nie mam szkoły, bo są święta. To, że nagrywam vlogmasy, to oczywiście to robię, ale tak jak mówię, dzięki temu, że nie mam szkoły, jest mi trochę luźniej, chociaż chciałam w grudniu jeszcze przysiąść do mojej pracy licencjackiej. No zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę coś tam podrobić pod pracę licencjacką. Tak wygląda stanowisko Kacpra. Kacper, powiedz, co tutaj masz zrobione. Pokaż, co ci się stało w palec. No, trochę się obciąłem. Robi się... Pokaż to. Kubeczką. Mamy kurczak. On jest jakby był stworzony sos z bulionu warzywnego połączonego z pastą orzechową. Do tego chili,
kurczak, no i teraz to gotujemy na koniec. Przyprawy różne, prawda? Przyprawy, tam powinniśmy mieć takie afrykańskie, ale w ogóle ciężko je dostać gdziekolwiek, a my ich w ogóle nie mieliśmy, więc dodałem przyprawy pod tytułem papryka ostra, wędzona, imbir miał być, ale jest też czosnek, coś tam jeszcze dałem stąd. Wiecie, takie, aha, dałem na pewno kmin. Tak, dałem kurkumę i dałem kmin rzymski. Tak, dałem też kmin rzymski. No i tu się teraz musi robić i redukować. No musi się zredukować sos do takiego ten. Właśnie mówiłam, że już trochę bez sensu wybrał taki przepis na dzisiaj, że tak długo robimy. Na początku bulion robiłem jakieś 2 godziny, to znaczy pół godziny robiłem bulion, on się 1,5 godziny gotował. No i a zaczęliśmy drugi? Robić to. Masz ryż, tak? A w drugim gotujemy ryż, no po prostu. Tak to jest. I tak wygląda w tym momencie kuchnia w trakcie pracy, ale ugotujemy to, bo sprzątamy, nie? Kolację zrobimy. Nie wiem, czy my zjemy tą kolację. Ja zjem kolację, na pewno. No, jest już godzina 17. Nie, no twoje rodzice z miłą chęcią. To twoim rodzicom tylko zrobimy, bo chcę zrobić jakby, co mamy? Mamy bułki. Chcemy bułki, bo będą dwie wersje. Będzie wersja jakby dla kobiet i dla mężczyzn. I powiedzmy tak, dla męską wersję robimy z boczkiem. I to będzie tak, że będzie bułka, która akurat w tej wersji, nie, jedna i druga będzie stosowana, czyli ją podpieczemy bułkę, położymy na to bardzo ładnie boczek, a następnie dołożymy jajko w koszulce z sosem holenderskim, czyli zrobimy po prostu po jajka po benedyktyńsku. A dla kobiet zrobimy wersję zamiast boczku, damy łososia, mamy łososia, kawałki awokado i serek almette. I będzie te, i bułka będzie tam bardziej chrupka, bo tak to wszystko by było takie, wiesz, takie zbyt memlaste. Co? No do kamery patrzę do kamery, no ale ja nie jestem na szkole nauczony. No, raz, że się wstydzę, dwa, że nie jestem po prostu nauczony też. No i co, no i czekamy, aż się to zredukuje. Ja jestem strasznie głodna, możemy zrobić to szybciej. To się nie zredukuje tak szybko. Ale to się nie da szybciej. Jezu, to nikt się nie redukuje, wyłówmy to. Ale to się musi redukować, bo to o sos chodzi, myszko. Jezu, nie, no to właśnie doczekamy, aż się zredukuje. Zobaczysz, jakie pyszne będzie. Ale kozy, rozumiesz, że najlepiej smakują, ja mam pracę w domu. Najlepiej smakują te dania, na które się najdłużej czeka. Ale nie możesz serio wyłowić. No nie, no nie wyłowię, to się musi redukować. A wiesz, że mam pracę jeszcze w domu? Ale ja wiem, zdaję sobie sprawę. Ale jutro są święta, rodzice, to nie mogę nam pomóc. Okej. No ciekawe, kto wywierci, może kaser będzie wiercić. No. Nie, ja już wierciłem rok temu na Vlogmasie. No i co, no i tyle, no. Te jajka będą na kolację. Jeszcze nigdy nie robiłem jajek w kuszy. Znaczy w ogóle to niczego nie robiłem oprócz ryżu z tego przepisu, bo bulionu też nigdy nie gotowałem. Trzeba się działasz. Uczyć. No, trzeba się uczyć. Dziewczyny, bierzcie przykład z Klaudii i jak wasz facet gotuje, to potem po nim sprzątajcie. Mamy trochę jeszcze takie remontowe warunki wokół. Dokładnie, generalnie to tak, dałem trochę za dużo bulionu, bo spytałem Klaudii, czy tam jest mniej więcej litr. Klaudia powiedziała, że tak. Musiało być zdecydowanie więcej, dlatego ratowaliśmy tą mąką orkiszową, ale i tak smakuje. Dobra, nie będę mówił, jak smakuje. Klaudia, chodź, zrobimy szybko, chodź. Siadaj i próbuj. Super. Wyspływające się w ustach. Jedyne, co ja bym zrobiła, to bym cię posoliła. Ale tak to jest mega. Bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobre. Bardzo smaczne. Takie trochę jak indyjskie. No, trochę. No, smaczne, fajne. Super, Kasper. Naprawdę. Cieszę się. Naprawdę smaczne. Pojedliśmy, robimy sobie 10-minutową przerwę od czego? Od pracy. Od życia. Nie, od życia, nie, od pracy. I teraz lecimy do mnie do domu po właśnie rzeczy, o których wam mówiłam chwilkę temu. A co chciałam wam pokazać? Chciałam wam pokazać, co dostałam. Dostaliśmy taki prezent od pani Magdy, właścicielki poprzedniego. Ale po co jesteś złośliwy? I specjalnie podgłośniłeś, gnojożu. Musiałam przejść do drugiego pokoju, bo Kacper tam zaczął włączać w nim głośno jakiś film. Także przeszłam tutaj. Dostaliśmy od pani Magdy, właścicielki poprzedniego mieszkania, prezent z okazji świąt. No i gdzieś tam za to, że byliśmy u niej w mieszkaniu wynajmowanym. Dostaliśmy winko, dostaliśmy czekoladki i jakbyście byli zainteresowani, to wszystkie apartamenty właśnie pani Magdy nazywają się Pan Tadeusz. Z tego co wiem, to są głównie w Katowicach, także jakbyście potrzebowali noclegu, to zamiast hotelu możecie mieć taki apartament, wyjdzie wam taniej, a naprawdę wszędzie jest czyściutko, ładnie, pachnąco, także jak macie ochotę, to bierzcie, a ja się powoli zbieram.
kończę przerwę i lecimy do rodziców. Jeszcze na sam koniec otworzymy szybciutko kalendarze, zanim wyjdę. Dzisiaj otwieramy numer 23 i mamy tutaj bombeczkę i domek, bombeczkę przezroczystą tym razem. Także od dziewczyny mam to, zaraz sobie wyciągam, bo jeszcze nie otworzyłam dokładnie choinki. W tym z Lanką zostawiłam jeszcze produkty z wczoraj. I dzisiaj otwieramy 23. Zobaczymy, co jest w 23. I dzisiaj mamy znowu ten olejek od Lancome. Następnie 23 z kalendarza Maybelline. Czerwony lakier, taki bordowy wręcz. I NYX. W NYXie na pewno szminka, ale zobaczymy jaka. Taki ciemny burgundowy kolor. Taki sam w sumie jak lakier od Maybelline. I ja teraz się już z wami żegnam. Jedziemy do Dąbrowy, jedziemy do moich rodziców po rzeczy. Będziemy działać jeszcze wieczorem, także nie będę miała czasu, żeby już latać z aparatem. Dzięki bardzo za oglądanie dzisiejszego vloga i widzimy się jutro, czyli 24.